Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Z tego co widzę, źle wczytałam zapis, teraz was witam w nowym odcinku, kochani. Tak więc, co, ruszamy do Xerdasa, to jest nasze zadanie. O, znalazłam dwuręczniaka, mogę go kurde założyć, tylko że no, ja walczę bronią jednoręczną, sorry. Dobra, może już sobie zmienimy na tą lepszą zbroję. Bo jednak idziemy do Xerdasa, nie? Kurczę, dobra. Pod piąteczką mamy to. Zrobimy F5, piątka i lecimy. Aha, widzę, że mam za mało many. Więc musimy się wymanić jednak do końca. Żywność to jest na manę, może być. Pod piąteczką. Aha. O co chodzi? Monrock zdał mi runę teleportacji do wieży Xerdasa, ale on działa ona tylko przez pewien czas. Muszę działać szybko. To czemu ja nie mogę tego użyć? Halo? O, tu mogę, koło Monkrosa, dobra. Wczytywanie. Czas. O Boże Święty, mamy naprawdę czas? Myślałam, że to żart. O, nie ma Xerdasa w ogóle u siebie. Okej, widzę, że nie umiem czytać, więc puść ten pulpit. Skoro nie umiem czytać, to nie będziemy czytać, bo to głupie. Xerdasa widzę, że u siebie tak jakby nie ma. O co chodzi? Nie wiem. Zejdźmy w takim razie na sam dół. Ja sobie zrobię tutaj F5. Wow, widzę, że dzisiaj naprawdę ciekawie jest. Przełącznik. Dobra, widzę, że nie mogę go używać. Tu jest kolejny przełącznik. Też nie mogę użyć. To po cóż ja tu przyszłam tak naprawdę? Bo ja to teraz nie wiem, no nie? Ksiąg nie mogę czytać, więc nie będę tego robić. Czyżby Xerdas był na samym dole? No na to wychodzi. Już minęła nam tutaj minuta, jak tutaj jesteśmy w tym miejscu. Dobra, czy coś tutaj znajdę ciekawego? Pochodnia, menzurka, kolejne pochodnie. Nie wiem, na cholerę ja to zbieram, nie? Ale no dobra. O, cześć Xerdas. Aha, Jezu, nie! A przepraszam bardzo, co to miało być? To po co ja tu jestem? Aha, czyli ja mam przyjść po ten cały ten. Przecież Xerdasa nie zabiję, no sorry. To żart? No Xerdas jest na dole, tak? No fajnie. Tylko, że... to nic nie daje. Halo? Po co ja tu przyszłam? What the fuck? Wiecie co? Może to jednak jest gdzieś na górze? Cholera wie. Ja mam chyba ten cały łańcuch znaleźć, tylko że no... No raczej tam, gdzie jest Xerdas, to wchodzić nie powinnam, bo on mnie od razu atakuje. Tu są te jakieś głupie przełączniki, ale ja nawet nie mogę ich kliknąć. Bez sensu. Tu jest kurde kuchenka. No na cholerę mi ta kuchenka. Tu nic nie ma. Tu jest książka i stół alchemiczny. Tam coś jest? Jest kufer. Księga. Kolejna księga. Tu nic nie ma. Tych ksiąg to ja nawet nie mogę czytać. No jasne, że nie mogę. Byłam na samej górze i tam nic nie było. No tych przełączników nie kliknę. Wejdę jeszcze raz na samą górę. Natomiast no nie podoba mi się to, co się tutaj dzieje, nie? Xerdas jest na samym dole. To jak ja mam tam na samym dole cokolwiek robić? Tu jest posąg Beliara. Tu nic nie ma.
Tu jest stolik, tu jest książka. Przecież tu nie ma nic oprócz tych pieprzonych... O, zapiski. Szczaw, trochę ziół i korzenie lecznicze zdobyte. Zaklęcie świątyni orków, zamknąć dolne wejście, łańcuch ukryty. Czyżbym przyszła tylko po to? Po te zapiski? Księga, księga, księga. Trochę głupio, że się tak teraz nadpisałam. Chociaż najwyżej się przeniesiemy jeszcze raz, wczytamy się na początku odcinka dosłownie. Zastanawia mnie to miejsce teraz, gdzie jest Xardas. On ukrył to. No ale gdzie mógł to ukryć? Chyba, że tu gdzieś to ukrył. Może teraz mogę te przełączniki ogarnąć. No i... Co za badziewie. Księga. Księga. Tu jest stół. Nic ponad to. Dobra, bo znowu schodzę tam niżej do tego ciecia głupiego. Ciekawe, czy mogę wyjść z wieży. Czy nie mogę? Xardasowi krzywdy nie zrobię. Nie jest to możliwe. Okej, nie mogę wychodzić. Xardas tam widzę... sobie czaruje coś. Menzurka, pochodnia. Mogę tą pochodnię zabrać? Aktualnie się jeszcze nie zorientował, że ktoś mu buszuje po wieży. Cześć. Okej, aktualnie jest głupi. Siema. Siema, siema. Nie wiem, jak to się stało, ale gościu mnie nie zauważył, nie? Okej. Tutaj nic kompletnie nie ma, nie? Dobra, zrobię sobie tutaj stały zapis, żeby żadnej gafy nie strzelić przypadkiem. Klucz Xardasa. Siema! Najgorzej, że ja teraz dopiero znalazłam ten klucz, nie? Dobra, ja nie wiem, czy ja teraz zdążę, bo ja chyba wiem, co muszę zrobić. Tutaj mamy teraz te przełączniki. Otworzyła się krata. I teraz trzeba będzie otwierać kufer, nie? Lewo. O cholera. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Ok. Lewo, prawo, prawo, lewo. Cholera. Lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo. Super. Mamy to. Dobra, zebrałam to. Mogę teraz po prostu... Okej, zdążyłam. Teraz muszę chyba poczekać, aż mnie przeniesie z powrotem do domu jakby. Wiecie co, zrobię jeszcze jedno F5, bo... Może teraz muszę wrócić do miejsca jakby docelowego, w sensie... Aha, tutaj się zamkło. A może kluczem otworzę? Tak. Dobra, wróćmy w takim razie na górę, bo podejrzewam, że muszę jakby odlecieć z tego miejsca, z którego przybyłam. Także stańmy sobie tutaj koło tej kapliczki. A, tu były też wytrychy ogólnie. Pozbieram sobie je. Dobra, przeniesie mnie teraz z powrotem? Byłoby dobrze.
Tak. Dobra, udało mi się chyba. Moncross. Przyniosłem łańcuch. Doskonale, jestem pod wrażeniem. Oto on. Już ci mówiłem, że przybyłem do kopalni z powodu mocy, którą emituje ten łańcuch. W istocie moja misja została zakończona, ale zostanę tu jeszcze jakiś czas. To dla ciebie, 100 burek rudy. Oprócz tego weź ten kamień druidów. Jest bardzo stary i jest uważany za utracany. Że, za jaki? Na lądzie takie kamienie druidzi Adonose wykorzystują do czegoś tam, to kamień pełzaczy i użyję go w słusznej sprawie. Aha, mogę być teraz druidem? Mogę się przemienić? Kamień druida. A żebym to wypróbowała. Tak. Tylko gościu chce mnie teraz zabić, nie? Już ci się odwidziało? Dobra, lepiej się wczytam, bo gościu wiksuje. Dobra. To co teraz mamy zrobić? Dobre pytanie. Powstanie. Grimes dał mi runę. Ciemna strona Jana. Potężny. O! Jan jako hasło używał starego przekleństwa orków. Potężny artefakt łańcuch Boliara został znaleziony przez Jana. Następnie przekazał łańcuch Sardasowi. Wstrząsy. Dobra, skoro z Monroxem już nie mam nic do gadania, to może chodźmy do Grimesa. Może on teraz coś wykminił, o ile nie umarł. Tak jak Pedro. Peter, Pedro. Peter. Pedro chyba. Ach, cholera, ten gościu na P, który zginął. Dobra, ten tutaj pali ziółko, spokojnie, jest wszystko okej. Kolejny zapis. Nie wbiłam jeszcze nowego poziomu, niestety. Na dole raczej nie mam czego szukać. Grimes będzie tutaj. Dobra, przejdziemy się już na nogach. Teleportacja już raczej nie ma sensu. Zobaczymy, czy ma coś mi do powiedzenia. Jeżeli nie, no to będziemy musieli się znowu przejść i popatrzeć, czy się gdzie coś nie dzieje i tak dalej. Ale podejrzewam, że raczej Grimes. Aha, Grimesa nie ma. Rey? Gdzie jest Grimes? Może siedzi tam na ławeczce dalej, jakby? W sensie, może wrócił tam na ławkę. Tak, siedzi tam. Grimes. Torak, to znowu ty. Zdaje się, że twoja misja u Monroxa wykonana. W czasie, gdy ciebie nie było, wydarzyło się coś bardzo ważnego. Ostatecznie pozbyliśmy się Jana. To dobra nowina. Jan zawarł pakt z Beliarem, a ja mu jeszcze pomagałem. To przeszłość, Torak, nie obwiniaj siebie. Zabrałem Janowi ten łuk, właściwie to własność Santino, ale on powiedział, że tobie łuk przyda się znacznie bardziej. Dziękuję, Jan jakiś czas temu opowiedział mi krótką historię tego łuku. Ale wróćmy do sprawy, na szczęście już nie musimy działać w konspiracji. Przygotuję odezwę do tych wszystkich, którzy zostają tu w kopalni. Będziesz musiał jakiś czas poczekać, Torak. Może znajdziesz kogoś, z kim będziesz mógł się szkolić, aby utrzymać dobrą formę? Aha, przekaż Monroxowi, Alepowi i Fektosowi, że tu odbędzie się spotkanie. Dziękuję za radę, Grimes. Znajdę sposób na zabicie czasu. Oczywiście przekażę innym nowinę. Uważaj na siebie. W porządku. To chodźmy najpierw do Fektosa. Tam obok Fektosa też będzie Alep. Ale już nie wchodzimy w teleport. Okej, Fektos jest na swoim miejscu. To fajnie. Fektos, słuchaj, mam sprawę. Grimes chce zwołać ogólne zebranie w kopalni. Prawdopodobnie postanowił zwołać wszystkich i ustalić, co robić dalej. Być może. Będę zbierał tu wszystkich ludzi. Dobrze, zobaczymy się na radzie. O Jezu, pozwólcie, że się napiję wody, bo normalnie gadam przez tyle czasu. Że aż mi tak w ustach zasycha, właśnie. Widzicie, już się plącze. Dobra, Alep powinien być tu. Czy ten strażnik, on mnie dalej nie przepuści? Powie, że jestem zdrajcą. Więc się przebiorę. Okej, widzę, że jakiś taki jesteś bardzo niechętny, żeby mnie gdziekolwiek przepuszczać. Dobra, Alep.
Grimes chce zorganizować spotkanie wszystkich ludzi z kopalni. Tak? A po co? Ja też nie wiem. No tak, chyba należy o tym powiedzieć ludziom. Przekażę im wiadomość. Dobrze, na razie. Dobra, F5 i jeszcze został nam Monrox. Trochę głupie, bo byłam, wiecie, u niego przed chwilą, nie? Po czym Grimes takie, no idź do Monroxa, mu powiedz. Wcale nie byłam u niego naprawdę przed sekundą dosłownie wtedy. Wcale od niego nie wracałam, co nie? Wcale. Ojej. Dobra. Chyba już zejdę normalnie, nie chcę mi się już wchodzić w teleport. Zresztą może coś jeszcze znajdziemy ciekawego po drodze. Coś lepszego niż kopacze, którzy się zabijają. Nieważne. Dobra. Tu już nic ciekawego nie mam. Tu jeszcze są chłopaki. Może z nimi jeszcze porozmawiamy, czy coś nie mają dla mnie. Albert? Okej, okay, mogę sobie z nim, widzę, powalczyć, Calvin. Ale ja nie do końca... Chociaż w sumie możemy spróbować, może, nie? Najwyżej... Nie chciałbyś ze mną potrenować? Nie masz się czym zająć? Nie, nie chcę. Doprawdy? Tak jak zwykle przeciw wszystkiemu. Tak, zasada, ale czasem robię wyjątki. W takim razie chodźmy. Potrenujmy. To zależy, co przez to rozumiesz. Potrenujmy z mieczem. Chcesz poduczyć się walki mieczem? To zaczynajmy. Co? Spokojnie, bez nerwu. Wygrałeś. Ma już dość. O, siła plus jeden. Miecz sędziego, oddaj to. 20 bryłek. On będzie lepszy, ten miecz sędziego, nie? Na pewno. Co? Jest gorszy, poważnie, ale bieda. No chciał potrenować, to żeśmy potrenowali, no. Aż jestem w szoku, że dałam mu radę, nie? Ja w ogóle takie... Okej, to już pewnie po mnie. Sporo ciosów przyjęłam. Gościowi ewidentnie jakieś obrażenia krytyczne też nie weszły. Co tam, Albert? Witaj. Okej. A jak teraz zrobię F5 i powiem potrenujmy, to co? To przez to rozumiesz. Zróbmy jedno okrążenie po kopalni. A niech, to dobrze, ale tylko bardzo małe. Chodź za mną. Dobra, to odwalimy dwie rzeczy związane z tym. Fajnie, czyli widzę, że będziemy schodzić sobie na dół po prostu. Jeszcze mogłabym w sumie iść do Ulberta. No, Albert? Co ty czynisz? Okej, okay, to chyba po okrążeniu. Okej, okay, pójdę za nim, nie? Może się jakiś quest zaliczy mały, czy coś? No, potrenowaliśmy, no... na dwa razy, nie? Albert? Pięknie, plus 50 doświadczenia. Widzicie? Jak fajnie. No już nie marudź, chłopie. Dobra, ale mamy to. Mini okrążonko, wszystko fajnie. W sumie jeszcze nie byłam u Santino na górze, mogłam też do niego zagadać. Może by miał jakiegoś questa czy coś. Raczej wątpię, ale może by coś jednak było. Tutaj jest Ulbert. Czy coś masz dla mnie? Jakiegoś questa? Nie, masz tylko handel. Wiecie co, przebiorę się w moją zbroję. Tu są sami kopacze, nic ciekawego. Victis, może ty coś? Ty dalej możesz mi uczyć akrobatyki, ale ja tego nie chcę. O, widzę, że Jan leży plackiem nieżywy. Siema. Miał 20 wytrychów. Alberto. Handel tylko. Dobra, tu jest Grimes. Jeszcze mamy tego, Monkrosa do obskoczenia, więc zróbmy to. Jeszcze tutaj będzie Ray, ale on raczej też nic za mnie nie ma. Możemy jeszcze raz zapytać. Nie, tylko naukę skradania, ale to mi raczej jest też niepotrzebne. Kopacze dalej latają i pracują, także fajnie. Dobra. Jeszcze może na dole byśmy jakieś questy zgarnęli. Widzę, że jeszcze nikt nie posprzątał tej kapliczki Beliara. Trochę słabo. Może... Ornbass coś będzie miał dla mnie? Nie, kompletnie nic.
Dobra, to powiedzmy Monkrosowi, żeby się stawił na spotkanie. Cześć, Monkros. Halo. Grimes chce zorganizować w kopalni spotkanie. Ja. Tak, już mi mówił, bym zebrał wszystkich ludzi. Torak, możesz coś dla mnie zrobić? Jasne. Wiedziałem, że mi nie odmówisz. Dobrze, w czym problem? Potrzebuję czystego alkoholu. Miałem flaszkę, ale zagubiłem ją w tunelu. Pójdź tam i poszukaj jej, póki zbieram ludzi dla Grimesa. Poszukam tego alkoholu, na razie. Niech Adanos Yunus czuwa nad tobą. No czaruj. Ale którego tunelu? Dobre, kurde pytanie. A, ten się już przeteleportował, dobra. Monkrox zgubił w tunelu butelkę czystego alkoholu. Teraz potrzebuje stworzyć nowe materiały. Ale w którym tunelu? Jesus. Ja tego nie rozumiem. W którym tunelu? Nie mam czystego alkoholu. Ej, ja mam czysty alkohol. Czemu nie mogę mu oddać? Ale badziewie. Przecież ja mam czysty alkohol. Dziwne. Może teraz będę mogła mu oddać, tylko pytanie, gdzie on się przeniósł. Może pójdziemy do Grimesa, najzwyczajniej w świecie. No bo ja już zebrałam ten czysty alkohol. Ja ten czysty alkohol znalazłam właśnie w tunelu, gdzie były pełzacze i tam, gdzie ten alchemik jest. Więc ja podejrzewam, że już to po prostu zebrałam i to mam. Dobra, przejdźmy się na górę i zobaczymy, czy mogę już z Grimesem pogadać, czy nie. Jeżeli nie, to się po prostu przejdziemy po tych wszystkich tunelach jeszcze raz. Bo może chodzi o jakiś konkretny, czysty alkohol. Chociaż nie wydaje mi się. Ale... O, widzę, że wszyscy są już na zebraniu. Ło, Panie Boże Święty! Co to jest? Więcej się nie dało? Panie Boże. Kopacze, Jezu, ile ludzi. Alberto. Nawet kucharz przyszedł, Boże Święty. Widzicie gdzieś może Monkrosa, bo ja jestem ślepa? A, tam są wszyscy. Wielka szycha tam się stoi. A, bo tu są. Dobra, Monkros. Mogę ci dać? Odnalazłem czysty spirytus. Dziękuję bardzo, Torak. Teraz będę mógł przyrządzić własny napój. Dam ci 30 brojek rudy, które na pewno ci się przydadzą. Dziękuję bardzo. Torak, chodź tutaj. O co chodzi? Powiedziano mi, że jesteś razem z nami. Jak to? Ty też? Tak, przecież mnie już zamaskowałeś jako buntownik. To prawda. Więc postanowiłem znów wymienić się z tobą towarem. W końcu wszyscy musimy trzymać się razem. Dziękuję, oczywiście jestem zadowolony. Dobra, mogę chyba zagadać już do Grimesa i powinno się coś odpalić. Grimes? Witaj. Dlaczego nie zaczynasz? A jak myślisz? Czekałem na ciebie. Ach tak, no to zaczynajmy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. Ciszej! Spokojnie. Fajny rzut na kopalnię, podoba mi się. Zebraliśmy się dzisiaj, bym opowiedział wam, przyjaciele, o naszych dalszych planach. W kopalni zdarzył się wypadek, a Jan nie zrobił nic, tylko wyrżnął nielojalnych ludzi. Teraz musimy poważnie pomyśleć, jak się stąd wydostać. Zapasy w kopalni są ograniczone i sytuacja robi się coraz gorsza. Pomysł Jana, by dogadać się z ciemniejszymi siłami, już nie przejdzie. Myślę, że powinniśmy podejść do tego bardziej praktycznie i zrobić coś bardziej konkretnego. Kilku kopaczy niech usunie kamienie i postarają się odwalić wyjście. A teraz najważniejsze, musimy trzymać się razem. Siłami strażników nigdy się stąd nie wydostaniemy. Jeśli to zrobimy, to wydostaniemy się stąd. Co? Chyba nie zrozumiałam czegoś. Co tu się stało? Ci towarzysze nie zgadzają się ze mną. Na tym incydent się kończy i teraz wszystko jest w porządku. Ogłaszam koniec spotkania. Grimes? Okej. No to widzę, że strażnicy się nie postarali. Niewykończony miecz, Santino.
O nie, Boże kochany. Niestety. O nie, dalej jestem w dialogu, poważnie. Fuck. Muszę zrobić F9. A ja nie wiem, gdzie się zapisałam. Aha, ja teraz w ogóle popsułam wszystko. Aha, super, nawet nie mogę F9 zrobić. Ale tabem mogę, no fajnie. Okej, moi drodzy, myślę, że ogólnie na tym sobie zakończymy odcinek. Jak widzicie, nam się zbugowała gierka. Tam jakiś jeden dziwny kopacz wygląda tak dziwnie biały jak zombie. Nieważne. Myślę, że na tym zakończymy sobie ten materiał i słyszymy się już w kolejnym, gdzie postaramy się zobaczyć, co tutaj dalej można w tej kopalni zrobić i z kim pogadać i tak dalej. Dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się w kolejnym. Zapraszam Was do dawania po sobie łapki w górę, jeżeli film Wam się podobał, jakiegoś komentarza i do subskrypcji, jeżeli chcecie zobaczyć więcej, plus jak już zasubskrybujecie, to nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Także do usłyszenia, cześć!